Nie wolno tak. Tak, słucham. Witam. Ryan Sinclair z tej strony, oficer drugiego stopnia. Aha. Czy widział pan osobę, kierowcę tej Wiktorii Czerwonej? Poszukujemy tego pana. Tak, widziałem. Tam, dokładnie tam jechał, tam. No jak jechał, jak auto stoi, to czym on jechał? Bo ukradł inny samochód. Czarną Wiktorię. O, i mamy kradzież. Dziękuję ślicznie. Proste. Co za głupoty. Halo! Halo! Halo, halo! Halo! O, dzień dobry. Pan jest lekarz, czy pan jest tak, kto? Tak. Proszę pana, tam w samochodzie trzeba sprawdzić, ponieważ prawdopodobnie są zbiedzy z zakładu psychiatrycznego, ponieważ podają się za policjantów szeryfów. Proszę ich zbadać. Tak, tam z przodu. Oni grzebią przy samochodzie. Badania jakieś zrobić. Pobrać krew, zobaczyć narkotest, alkohol. A jak nie, to na obserwację. O, jadą już. No ja bym ja wsiadam, ja może bym poobserwował ich. O, a pan, halo! Właśnie tutaj ten pan coś nie mrawy. Tak. Proszę pana! A może pana zabrać na testy, co? Pan jakoś tak biega. Ja na testy? Proszę pana, wszystko ze mną jest w porządku, ja mogę panu udowodnić nawet. No to niech pan wsiada. Pojedziemy na szpital zobaczyć. Patrz pan. Pan chce testy mi robić. Patrz. O, tak się. Widzisz pan, jak się ruszam? Testy wszystkie mam zdane. Pa. Chyba normalny człowiek by tak... Nie, no super, kurde. Człowiek guma mi mówili na osiedlu. Patrz. O, co pan robi? No ja tu już po katalizator sięgam. Pan nawet nie będzie wiedział, a tu świece wykręcone. Cych, rachu ciachu, cyk. I już tarcza sprawdzona. Mhm. No i myk. Podwozie do sprawdzenia. Dobra, proszę pana. Wszystko w porządku tam z podwoziem? Jak to się przerywa? Ała! Tak samo, tylko tam dół. Nie tam pan ma. Takie tanie. Ała! Jezus Maria, co pan robi? Spokojnie. No właśnie. Dobra, już. Jeden siedzi 20 godzin w aucie ciągle. Drugi tańczy mu przed maską. A, to był test, żeby was sprawdzić. Zatrzymaliście się, jesteście na badania. Ja mówiłem, żeby tutaj medyk na badania wziął ich. O. Chyba pana tutaj trzeba. Ja nie mogę przestać, I can't stop dancing. Tak samo jak pan zaczął. Tak, jak zaczął. No. O. Nie da się, to nie jest takie łatwe. Dobrze, panów, możecie zgasić silnik? Skąd panowie takie auto mają? Takie? My jesteśmy z biura szeryfa. Biura szeryfa? Mhm. Chyba nie ma na stanie biura szeryfa. Jest, właśnie powstało. Ja jestem tutaj szeryfem. No jak ja panu skazałem zgasić silnik, pan mnie posłuchał, to znaczy, że pan chyba mnie siebie słucha, co? Prawdziwy szeryf by chyba mnie nie posłuchał. Dobra, pierdol się. O, szeryf prawdziwy by tak nie powiedział. Szeryf by tak nie powiedział. O nie, ja idę. Tak, no to jeszcze bomby, tak. Zrób bomby, patrz, tak, zakręć bombą. O. Dobra, ja idę zgłosić. Ja idę na komendę, ja potrafię, ja się znam na zgłaszaniu. Jaki autobus? Jedziemy na komendę! O kurwa. Oj, coś się kurwa stało. Co to jest? O kurwa, motyle. O. Co jest? Zjarało mnie. Ciężka sprawa. Dobrze, że mam gniazdko. Przynajmniej wiem, że to ja. Smocza moneta. I pierwszy dzień chyba na Twitchu, coś?
Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy. Dawaj lolka lelele. Samochód zaparkowany na poboczu. Wszystko dobrze? Muszę zobaczyć. Halo? Przepraszam. Silnik nie działa. Nie ma. Idziemy w lewo. Dobra, ja chcę do urzędu. Gdzie ja mam pracę znaleźć? Tu. Halo! Ja muszę zgonić tego chłopa. Jezu, zaraz się rozbijemy! Pasy są zapięte. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy. To jest takie osiedle. Tu jest duże osiedle. Dobrze, że dostałeś 3 minuty reklam na czosek. Kup se suba, nie będzie w ogóle. Ała! Oj. Zepsułem. Czy da się pływać w armię? O. Da się. Zwiedzam miasto, żeby zobaczyć, co to za osiedle, co to za miasto. Moje miasto to Białystok i moje życie to Białystok. Moje życie to Białystok. Moje miasto to Białystok. Co jest? O!
Dobra, idziemy. No nie, miasto to Białystok. Za szybko wbijasz na tę armę, wieczorkiem trzeba o 17. Ale ja sobie zwiedzam na spokojnie, bo ja w ogóle nie znam tej mapy, nie? To ja po prostu sprawdzam, wiesz, żeby... Kurwa, no... To nie jest tak. Ja sobie patrzę, co się dzieje. Potem będzie... Wiecznie będę grał, że nie wiem, co się dzieje. Stary, bo ty śpisz, Dorian, nie masz nic do roboty. Śpisz, kurwa, do godziny 15. Ja nie mam tak, ja hopie wstaję o 8 rano, ja tu robię, zapierdalam hopie, streamy robię, montuję hopie, zapierdol jest, zapierdol. Chłop będzie spał. A potem jeszcze powie, że och, ale miał roboty. Halo! Panie! Panie! Halo, przypomóc. Panie, słuchaj pan, ja muszę się stąd wydostać. No autobus. Proszę pana, gdzie są ludzie? Ja muszę z kimś, ja muszę rozmawiać, bo mnie rozniesie. Ja muszę z kimś porozmawiać, proszę pana. Dobrze, że się pan zjawił. Ja muszę z panem porozmawiać. Dwa miejsca, gdzie proszę pana, co pan ma na głowie? Brać. Co pan ma w uchu? To ja mam w uchu, ja nie wiem co. Kolczyk pan ma w uchu? Kolczyk ma. Ale w prawym uchu, czy to znaczy coś, że pan ma kolczyk w prawym uchu? Tak, to znaczy, że ja mam kolczyk. Ja myślałem, że na przykład pan ma w prawym uchu, bo ma pan na przykład ładniejszy prawy profil i dlatego zdjęcia pan sobie nim robi zawsze. Tak, nie doszukiwałem się tego głębszego sensu. No, właśnie. Wie pan co, bo ja jechałem, ja już mówię, jechałem, a zresztą czemu ja się panu zwierzam, nie wiem, a jak ma pan na imię? Iwan mam na imię. A, to Iwan. O, to chyba z Europy. Tak, ale nazwisko już tutaj zmienione. Znaczy, że jest działalność gospodarcza zarejestrowana. Jaki? Na... Jaki Iwan? Czyli co? Iwan co? Iwan tak, kto? Iwan Nibęben. Zmieniłem nazwisko. Nibęben? Tak, zmieniłem imię i nazwisko. Właśnie nazwisko, tylko zrobiłem na działalność gospodarczą. Znaczy, że no, kasyno prowadzą bracia, tylko chciałem nazwisko, nie chciałem być inny, bo też pomaga. Kasyno? Czyli, a tu jest legalny hazard? Tak, no to jest bezpośrednio. A jest normalnie kasyno tak, o i co w kasynku, jakie rodzaje gry można, w jaki sposób można przewalić pieniądze? Można obstawiać konie, można zagrać w jednorękiego bandyta. Konie, bandyta? Pan był niedawno w blisko tego kasyna, no taki w serce było, jak pan biegł w kierunku. A, no to... No to nie wiem, czy ja tam byłem. A widzę, że mnie pan dobrze obserwuje. Nie no, proszę pana, ja tu jechałem po prostu. Nie no, wiadomo, no przecież proszę pana, no. Pana, nic, nie, żyje nie, wskażę. Na tej wyspie, żyje. No ja się domyślam, że to jest pana całe życie, nie? W końcu tu jest życie prawdziwe, a gdzie może być? No, a gdzie indziej mogło być? Na jakimś normalnym lądzie? To jest bez pięknie. Ja proszę pana chcę do pracy iść normalnej, do urzędu się zapisać. Ja chcę zarabiać pieniądze. I gdzie ja mam ten urząd znaleźć? Na przykład przyjeżdżaliśmy obok jednego, wjeżdżaliśmy do miasta, tam Centralink na nim pisało. Jezu, a może mnie pan, proszę, niech mnie pan zabierze tam. Przejeżdżamy obok kolejnego, cieszę się, że jesteście. Dobrze. ROZ 100 jest szefem od 10 miesięcy. O, to ja rozumiem. Proszę pana, dziękuję bardzo, ja tutaj sobie podejdę zaraz. Ja, a tutaj... Aktualnie nie wiem, gdzie dobrze płacą. Kiedyś podobno dobrze płacili na wydobyciu drewna, ale tylko potrzebuje pan plecak oraz sikiera. Chciałby pan sobie kupić. Chwileczkę, ja muszę tutaj zajrzeć do tego. Chwileczkę spokoju. User left your channel. Te powiadomienia znowu, default dźwięki, sound deactivated. No nie wiem, ja czwarty raz próbuję dezaktywować te dźwięki. Ciężka sprawa. Halo. O. Dobrze, to ja wejdę tu. Muszę porozmawiać. Tak, szukam pracy, proszę pani. Co macie propos... Tak, nie no, kurier w spoko jest kurier. Może za ochroniarza? Śmieciarz!
Będę kurierem. W tej wyrzędzie pracy zawsze szukają ludzi, może pan spróbować się w wielu profesjach. O, zatrudniłem się, proszę pana, jako kurier z FedEx. Może pan tutaj wyciągnąć też auto, zaraz zawsze podjadą. Zawsze chciałem, żeby na mnie kobiety czekały w domu. Mhm. To ja dyktuję warunki teraz, o której i kiedy. Teraz tak. Telefon. Tańcz. Czekaj, jak to zrobić? O! Mhm, no i ja już mam FedEx. Jak teraz do pracy mam jechać? Ja mam gdzieś zaznaczone, gdzie mam jechać, czy nie? O, jest, task location. O kurwa. To daleko. Główną ulicą przez most. O, proszę pana! Panie Iwan! Słucham. Udało się. No to co? Chyba pan jest gotowy, aby zarobić swoje pierwsze pieniądze. Uczciwie tak, 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 właśnie, dobrze, dobrze. Dziękuję panu bardzo, bez pana by się nie udało. Co, jakby co tam panu będzie mówiła centrala, gdzie pan ma jechać? Chyba pan... Ja już mam, dostałem zlecenie pierwsze, dlatego uciekam. Miłego dnia. A jak panie, jak tu pasy? Jak ja mam te pasy tu? Nie działają u mnie chyba. Miejcie nie Windows pan sobie w dusi tam jest. A kurwa, to nie działa. O! Działają już, no dziękuję. Powodzenia. Jedziemy. Kurier, co rzuca paczkami. Jadę. Serowe rollo parówkowe to super, jak zjadłeś. Garbage man. Starość nie młodość, się zapomina podstawowych rzeczy, no cóż. Dorian, ty jesteś taki mądry, ale tobie też tłumaczyć, jakby już podpiąć kurwa kamerę inaczej, stary, albo zrobić coś poza nagraniem na komputerze, to już trzeba tłumaczyć młodzieży. Już trzeba poradniki. Może Dorian, ty zrobisz poradnik, jak przeprowadzić się do Warszawy i zatracić się w tym mieście, co? User left your channel. No. Albo jak zniszczyło mnie miasto. No. Ty wiesz, że nie możesz Dorian tego puszczać. Wiesz, że bracia Figo Fagot mają wydawcę Step Records i normalnie sklejmował mi tę piosenkę, co wczoraj puszczałeś, nie? Na YouTubie. I to nie jest tak, że jest demonetyzacja. Normalnie jest, kurwa, zablokowany na całym świecie. Stary, nawet nie można wyświetlić tego filmu. I trzeba usunąć ten urywek. No dalej są te dźwięki, nie? W tle. Czy będzie jakieś MMA? Nie, czekaj, grałeś kiedyś w MTA, nie? Ty, a pamiętasz? Takie, kiedyś Jasiu miał takie coś, że Jasiusek gdzieś coś tam robił i nagle jechał chłop w aucie i jestem sobie ruda, kurwa! Ja muszę znaleźć tego shota. O wiewiórce to było jakieś tam coś. Ja tam jakiś chłop go znalazł z muzyką puszczoną. Aj, FedEx. Jestem sobie ruda. Ile na tym serwerku gra? No nie wiem, z 20-30 teraz. Wieczorkiem więcej. Klakson? O kurwa, nie, czekaj. Nie! O kurde, bo... Myszki dotknąłem. Nie wolno myszki dotykać.
Już blisko. Już 3 kilometry. A jest, dwa razy alt, dobra. Jak prawdziwy kurier jadę, dokładnie. Jestem sobie kurier z FedExu. Dzisiaj dostarczę ci paczkę. O, a propos, czekaj, bo ja chyba źle jadę. O, dobrze jadę. Siema, siema. Jestem FedEx Kurier. Jestem FedEx Kurier. Dobra, jedziemy w dół. Wiem, że tak to nie jest zgodne z zasadami logicznymi, ale ja tak zrobię. Uwaga, uspokójcie się. Dobra, i super. Kurier. Słuchajcie, żeby tak kurier jeździł z paczkami, że zależy mu na czasie dostarczenia, żeby jak najszybciej zrobić. Jedzie na przełaj, nie patrzy na przeciwności losu. FedEx. Jestem sobie kurier, kurier. O, 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 o. O, 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 o. Dobra. Trzeba uważać z tym hamowaniem, panowie. Oj, teraz odegramy scenę z filmów dla dorosłych. Mam coś wyciągnąć? Portfel, telefon schowaj, pchnij. Może muszę wejść do środka. Dzień dobry! Paczkę mam... A, mam już jechać. Dobra, mam 4 kilometry. Oj, przepraszam. Co? Jestem sobie ruda bulwa. Jadę sobie tu. Budują budynki, zobaczcie. Mają pieniądze. To na pewno nie jest w Polsce, bo w Polsce narzekają. Ostatnio był wywiad, że przecież głodują, że muszą chleb z pasztetem tanim jeść. O, jest Ameryczka. Ameryczka tam, wiecie, nie ma policji, tam jest szeryf. Soła w armię się strzela. Właśnie zobaczymy w niedzielę u Jasia, jak to będzie wyglądało.
Co ty, Pablo, wysyłasz? Co tu się dzieje? Nic, nic, gramy tutaj FedEx w armię. No, taki nowy, nowa mapa na King of the Hill. Dla ściemy, o kurwa, o kurwa. Ale zagapiłem się. Pip. Pip. No i... Dobra, jadę. Jadę na skróty. Mam nadzieję, że doceni to odbiorca. Jak zobaczy, jak szybko dostarczyłem. Co z tego, że będzie trochę popsute pudełko? Zawartość potrzaskana delikatnie, no bo wiadomo, że to na wertepach to nie da się utrzymać tutaj przyczepności. Ale za to jak szybko! Czemu mam zmienić pracę? Jestem sobie ruda curwa! Ja muszę to zobaczyć, tą nutę. To od Jasia, randomowy DJ chyba, shorty. Na. O, tutaj muszę jechać. FedEx. Aha. User joined your channel. Ciekawe. Oho, kolejna mapa. A to... No dobra, tu... Musimy jechać tam. W mieście są gracze? No niesamowite. Poczekajcie chwilę. Shorty... User left your channel. User left your channel. O. Czekaj, muza gra. Ej, to było auto sprawne? Zmił 8 lat temu. Kurde, dobra, jedziemy dalej. Co? Starają się pojęcie. Jakaś, czekaj, auto. Czekaj, stary, jaka muza. Muszę wejść. Stary, dawaj, będę jechał za tobą. Czekaj. Stary, jaka muza, porwa mi koleś. Ale fajną muzę ma, jadę z nim. Stary, czekaj. Jestem sobie ruda. Stary. Ruda. User left your channel. A, kiedyś to było. Teraz Janek to... szkoda gadać. No właśnie. Chcieliśmy mieć brodę, to mamy brodę, no.
Jestem sobie ruda curwa. O na 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 na. Czasem mogę chuja urwać. Na 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 na. Je je je. Jaki jest sens tej gry? Słuchać się nie da, ani oglądać. No i spoko, ale masz być na kanale, masz robić jako statystyka i mają ci się wyświetlać reklamy. Mam na tobie zarabiać. Na 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 na, na na na. Jestem sobie luda, tura, tira, tara. O! O! O Jezu, co się stało? Dzwonić na pogotowie? A proszę pana! Kurwa, dzwonię! Już pan... Zaraz chwilę panu tutaj sprawdzę. O Jezu, pan się na bok ułoży. Proszę pana, muszę pana trochę... Nie! Ja muszę zadzwonić. Pogotowie. Medic? Paraleg. Fire. Police. Security. EMS. To EMS to będzie to. Ja już tu pana puszczę, żeby pana samochód nie przejechał. Kurwa. Szybciej na tych bombach, szybciej! Tutaj, tutaj! Kurwa, to nie to. Jezu! EMS. Nie dzwoni nic. Co jest? Czemu nie dzwoni na pogotowie? Próbuję dzwonić. Nie odbierają, nie ma ich! Skurwysyny! Mateusz! Nie ma nikogo! Słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan? Pan jest w szoku pourazowym. O Jezu! Co jest tu? Śmierdzi od tej... Zniknął! Umarł! No nie ma go. O kurwa, jak ja wsiadłem do ciężarówki. O, królik, czekajcie, da się przejechać? Nie, nie da się przejechać królika. No to nie wiem, no. Jestem sobie taki kurier. Na 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 na. Twoją paczkę mam dziś w dupie. No 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 na na na. Jebnę sobie kopnę w karton. Na 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 na. Klocek już. Dice of Cringe. Musi być wysoki współczynnik Dice of Cringe. Czekaj, co zaśpiewać, żeby był Dice of Cringe? Jezus, nie wiem. Co śpiewają tam teraz?
Nitrazniak mas! Albo Sentino, tak? Ulewamy dupki na cytki! One mi mówią takie tacy skrytki. Już, dostarczone. Dzień dobry, dostarczyliśmy panu wszystko. Czy ja mam jakąś wypłatę w ogóle? Jestem informowany o jakiejś wypłacie w ogóle? Stan konta. Portfel. O cholera, ja mam 4000 w banku. Dobra, starczy. Kościół tu jest! Janusz Chrystus! User left your channel. Idziemy do kościółka jeszcze zobaczyć szybko. Jedziemy do kościoła zobaczyć, tak? Co tam napisał Tarasek? Nie kumam po co to na armię, jak w GTA jest mega dobry fajwem. Nie no, ty chyba to napisał, bo ty nie wiesz po co to jest. W sensie ty nie wiedziałeś, gdzie jest, jakie roleplayem. Ale spoko, jak się jest nowiksem. Ale hica, siemano. Oj. Toście na rowerze byli w ogóle, toś się posmarować powinni. Jestem sobie taki kurier. Wo-o-o-o. I dostarczyć paczki umiem. Wo-o-o. Jedziemy do kościoła zobaczyć, jak ten kościół tu zrobili w armię. Dajz of cringe na czacie, wspamuj. Wo-o-o-o. Daj go tu. Resident Slipierek taki. Na księżej tam w Praży. Oj, dup, oj, fest tam w Praży. A ciekaw jestem, kiedy będą. O, co się stało? A bo mi się chce pić chyba i jeść. No to zajebiście, to ja umrę. Ale Pan Jezus mnie napoi i nakarmi. To tutaj idziemy do kościółka. Co? Jak kościół? Przecież to nie kościół. Przecież to kasyno jest chyba. Jaki kościół? Proszę pana! Słucham. Bo ja w GPS-ie kościół wpisałem i tu mnie doprowadziło. To... Panie księdzu, co pan na mapie rysuje, że to kościół? Proszę? No, rysuje na mapie, że to kościół, czy to medycy znowu? O, no, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Bo ja kościoła szukam i tutaj kościół jest? No przecież mam kolaborację, nie? Umowę podpisaną, nie? Czy a ja nie wiem, tak, czy macie. To nie wygląda jak budynek kościoła, chyba rozumiesz. Proszę pana, to jest kościół rozpusty. No tak. Świątynia rozpusty. Czyli jak będziemy chcieli na przykład na remont świątyni składać datki, to wtedy czy one idą na na hazard? Nie no, nie idę na hazard, proszę pana, skądże, proszę pana. Proszę pana. Nie będziesz na hazard, my to jesteśmy charytatywną w ogóle instytucją, w ogóle nie wiem nic o hazardzie. Pani idzie na hazard. Ale na tych maszynach oczywiście wiadomo. No, tutaj no, tutaj jakaś dotacja dla medyków, jak potrzebują, wie pan. Się zajmujemy generalnie, wie pan, tutaj na Afrykę. O, na Afrykę trzeba. Albo na dach, tak jak do mnie tutaj, nie? Nie no, na dach to nie.
Jak się w to gra? Ciekawe, jak to się gra. O, Marian. Dzień dobry, Marian. Nie wiem. Mamy klienta, bo klient chyba nie wie, co robić. Chyba nigdy w kasynie jeszcze nie był. Nie, ja nigdy tu nie będę w tym kasynie, oj nie. Darmowe pieniądze są. Ja darmowe, proszę pana, darmowe to, ja panu powiem, darmowe to ksiądz ma, bo od nas ma. A czemu wy z wędkami biegacie? Tu jest jakiś klub wędkarzy? Kółko jakieś wędkarskie? Pisaliśmy na Twitterze, że chcemy na ryby. Ja pierdolę, to ja przecież ja najbardziej, tylko ja nie mam sprzętu, panowie. Ale bez problemu, możemy te załatwić. A jakie tu ryby, bo wy będziecie na jakimś otwartym, czy na zamkniętym? W sensie ocean? Zamknięte, żeby a, duże sumy. Nie, nie, to właśnie, kurwa. Dobra, to panowie, zimne piwo trzeba tylko wkopać. Wódkę. Trzeba. Wódka? Księdza, księdzu. Jakie najlepsze można złapać? Liną szalne. Ja mam pomysł, może wszyscy tutaj zebrani karasie? Co nie mają, co tu łowi? Idziemy łowić. Księdza tylko duże sumy interesują. Kurwa, legend. Nie, no nie duże sumy. Dziwna wędka, dziwna wędka. Generalnie chodzi o to, że każda sumka. Nie, która wspomaga nie, w kościół, to jest dla mnie ważne, to nie ma znaczenia. A ja mam pytanie do ojca, czemu z kaburą chodzi ojcze, czy boicie się wiernych, czy co? Tutaj czasami przychodzą niebezpieczni panowie, rozumie pan? On się boi niewiernych. O, niewierni tutaj przychodzą, dokładnie, trzeba niewiernych wykorzystać. Czasem przychodzą niewierni, to jest kadzidło. To po prostu tak dla ozdoby też, nie? Wie pan, tutaj jest scyzoryk w boże, jak gdzieś na gzidze idę. O, teraz lepiej wyglądacie, no. Kadzidło w kaburze? No. Nie słyszałeś o kadzidle w kaburze? Naprawdę? A to nie widziałeś księdza Dobrodobro? Tak, Michael, dobrze pamiętam. Proszę? Michael się nazywasz? Dobrze pamiętam? No tak. No, nie widzieliście... W kaburze? W kaburze. Skąd ty się urwałeś? Nie chce się pan wyspowiadać? Nie chcę się wyspowiadać, nie jestem. Nie mam żadnego grzechu. Jak coś to zapraszam generalnie. Nie, nie zagra... Oj, ksiądz musi się ojciec wyspowiadać chyba, że w tej świątyni grzechu tutaj urzędował, co? Nie, bo tutaj mamy podpisaną umowę z kasynem i mamy z tyłu plebanie. A czy umowa podpisana na tym ziemskim padole jest ważniejsza od umowy z stworzycielem? No właśnie, co to jest? Ale stworzyciel wierzy, że każdy człowiek jest dobry, więc najlepsze miejsce dla, by głosić Słowo Boże, jest miejscem, gdzie jest najwięcej ojcze, ludzi zgorszonych. Słabości cię zgubią, słabość do pieniądza. Ty chcesz za szybko, tym mógłbyś 3 miesiące zbierać, żeby zreperować dach, a ty już w miesiąc chcesz, bo chcesz wszystko postawić na kasyno. Proszę pana, to nie tak wygląda. Ja jestem uber wierzący. Nie ma nikogo, kto jest bardziej wierzący niż ja. W wieku 7 lat. Dałem wszystko na tacę. Nie wierzę, nie uwierzę, proszę do mnie nie mówić tak. Panowie, proszę, ja zaraz zemdlę, ja jestem taki głodny. O, my mamy budkę z hot dogami. O, a gdzie ona jest? Proszę za mną. Nie. Gdzie jest budka z hot dogiem? No za mną, no tu stoi, pan nie widzi? To jest budka? Proszę, tu, z tego kamienia prosto hot dogi. Marian, tam nie ma budki z hot dogami. Gdzie indziej mam budki z hot dogami? Marian, uspokój się, Marian. Hot dogi prosto z kamienia. O, faktycznie, pod kamieniem. Aaaa! Co jest? Nie podcie skały. No, pan nie chce wiedzieć, z czego my te hot dogi robimy, jak widać. To ja pojadę po jedzenie w tym czasie. Te skały są głodne. Te skały są głodne, tak. Tak, myślisz, że skąd w nich jedzenie? Ja mam jakieś chyba kiełbasy. Ktoś z hot doga z Orlena? Ty, ale ja nie umiem tego hot doga, panowie, wziąć do ręki, ty. Jeden? Dobra. Mogę komuś jeszcze kupić coś. Weź pan w plecaczku poszpera i 2 razy lewy na jedzenie albo picie. Co to kurwa? Na co? Co tu jest? Ej, ty... Cud Boży! Kościół, jesteśmy w kościele. To co się dzieje? Cud Boży! Dobry Jezu. Księdza! Księdza potrzeba! A oni nie widzą chyba tego. Bo oni nie widzą tego kartona. Tylko ja go widzę. Dlatego, że ja latam. Panie Boże.
To cud. Wiedziałem. Mówiłem, że tutaj to jest idealne. Jak wrzucamy do tej wody? Nie mów tutaj. To jest idealne. Panie, wybierz mnie. Ósmy czuł. Właśnie co się w powietrzu lata, jakie to jest głupie. Co się dzieje? Marian, graj na organy. Niech się dzieje. Na Marian, organy przywóź. Marian. Nie. Niech się dzieje. Marian, bez... Tańczy do błogiej ciszy. Panie Boże! Baranku Boży! Czuję to. O! Już schodzę na ziemię. Ryba na brzeg wyskoczyła, Jezus Maria. Nawet ryby wyskoczyły na brzeg, to jest cud! To jest cud! Ryby! Pokarm Boży! To jest drugi Jezus. Ta animacja jest taka zdupiona, bo on jest pijany. To wszystko działa. Przepowiednia się sprawdza. Przepowiednia się sprawdza. Gdzie on jest? Tu jest. Tutaj. Tu jestem. Ale szybko. Boże, jedyny. Ryby. Się. Pan jest wybrany. Oświadczyć światu, co się ten pan jest wybrany. Ryby muszą brać jak szalone. Jadę chyba oświadczyć światu, co tutaj się stało. Tak, niech ksiądz jedzie. Jedź i nieś słowo Boże. Jadę. Jadę nieś. Ci się wszystko Boże. Zgadza, jest tak. Jest nauczyciel, są apostołowie, którzy założyli kółko wędkarskie. No, wszystko jak w księdze. Aż za dobrze. Aż za dobrze! On chyba się boi. On nie może uciec, łapcie go. Uciekam. Nie można go odpuścić. On teraz jest częścią sekty. Nie! On idzie do skały. Cud Boży ucieka, cud Boży, łapcie go! Skały go zjedzą, powstrzymajcie go, on cię zabije! Nie! On umrze! Jezu! Jezu Chryste! On umiera! Ooo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 
szardy rank. Ktoś mu musi pomóc. Majkie, co robimy? Dobry poczyn jest. Już, wytańczę wolność. Wytańczę wolność. Kurwa, może wyjdziemy tą animację. Jezu! Idę pod ziemię! On jeszcze się nie poznał o tych skałach. Skały są wiecznie głodne. Bo jak się ta... Czekaj, o kurwa. Co tam się stanęło? Ksiądz go nie zakropił. Ksiądz go nie zakropił, skały go jedzą. Ksiądz go nie zakropił, sam zdecydował się zakropić. Tylko, że to była zła decyzja. Reklamy co 10 minut, gorzej niż w Polsacie. Nie ma co 10 minut żadnych reklam Giuseppe, wiesz? Tylko ty prawdopodobnie masz, ja nie wiem, gdzie ty mieszkasz, za granicą, albo masz VPN-a ustawionego i odświeżasz sobie tego live'a, no to stop. Co to, co 30 minut, jak już, a nie co 10 minut. Tańczy po wodzie. Tańczę. Może jakoś wyjdę. Podaj mu rękę. O, podaj mu rękę. Slenderman! O! Złap mnie na haczyk! Próbuję! Puh! O! Jest! Wyciągnęliście go! O Jezu! Oła! Wszystko dobrze? Aleście mnie wyciągnęli! Wszystko dobrze? Gdzie haczyk zahaczył? Dobry Boże. Co zrobiłeś? Niestety nie mogę wstać, tak żeście mnie zahaczyli. Wszedł w nieodpowiednie miejsce. No nie dziwię się, że Polskoś się może z tego powodu. Wezwać księdza! Gdzie jest ksiądz? Idę go poszukać. On już pojechał, ale może nie wyleciał. Działa czy nie? Co jest grane? W porządku? Księdze Januszu. Nie ma księdza, co to? Jest pan, patrzcie na rozkaz. Motorówka, ale to już niepotrzebna motorówka.
wędką wyciągnęliśmy. Tak. Straciliśmy wiernego. Halo. Panie wybrańcze. Halo. Jak się pan czuje? To zakopał się w piasku głową. Nie może nic zrobić. Podgrzewam sobie pierogi. Czekajcie, bo musimy wyjść. Oni muszą mnie wskrzesić, a ja muszę się położyć. Nie mogę wyjść teraz. Wyjście mnie stąd. Może pan wstać? Spróbuję. Już się trochę lepiej czuję, ale... Udało się. Chwała, chwała, chwała. To wszystko wina Boga. Nie, nie przez Boga, nie. Dzięki Bogu. Jedzie pan na ryby? Nie, ja nie mam sił. Ja muszę... Ja mam za dużo wrażeń, za dużo. Dziwnie, do siebie gada. Dziwnie. Idę. Idę stąd. Jest wybranie. Nie widzą mnie tu. Dobrze, za tym regałem sobie zdrzemnę się. Drzemnę se za regałem. Pójdę spać. Za dużo wrażeń. W świątyni hazardu.